JavaScript należy do skryptowych języków programowania, najczęściej wykorzystywanych do budowania stron internetowych. Jego możliwości są ogromne. Programista, który decyduje się go używać, będzie w stanie kreować rozmaite strony. Od bardzo prostych konstrukcji typu landing po rozbudowane serwisy z wieloma podstronami i interakcjami oferowanymi użytkownikowi. Tak szeroki zakres możliwości JavaScriptu nie byłby realny, gdyby nie dodatkowe narzędzia współpracujące z tym językiem. W ramach tego kursu zapoznasz się z dwoma z nich: React.js oraz Node.js. React.js jest najpopularniejszą obecnie biblioteką JavaScriptu, wykorzystywaną do tworzenia interfejsów graficznych aplikacji internetowych. W odróżnieniu do stosowanych w programowaniu w JavaScriptie frameworków, biblioteka React.js pozwala użyć do tworzenia strony dowolnej liczby mniejszych bibliotek, dzięki czemu aplikacja webowa jest bardziej skalowalna. Z kolei Node.js to wieloplatformowe środowisko uruchomieniowe, pozwalające budować w JavaScriptie aplikacje typu server-side. Serwer oparty na Node.js umożliwia budowanie w pełni działającego systemu w całości zapisanego w języku JavaScript. Co cię czeka w trakcie naszego profesjonalnego szkolenia? Podczas pracy z tym kursem wideo zapoznasz się z biblioteką React.js i dowiesz się, do czego służy biblioteka Redux. Spróbujesz swoich sił w pracy z dynamicznym językiem arkuszy stylów Less. Stworzysz też pakiet JavaScriptu w Webpacku. Przekonasz się, jak działa Node.js, skorzystasz z platformy aplikacji internetowych Express.js. Będziesz też tworzyć paczki NPM. Co więcej, ucząc się React.js i Node.js, z naszym szkoleniem niejako przy okazji nauczysz się kreować własne środowisko deweloperskie do pracy w JS. React.js i Node.js, kurs wideo Budowanie serwisu w oparciu o popularne biblioteki języka JavaScript pozwoli Ci opanować bibliotekę React.js na poziomie średnio zaawansowanym, a środowisko Node.js oraz MongoDB na poziomie podstawowym. Po zakończeniu szkolenia będziesz w stanie samodzielnie zbudować pełną architekturę strony, a także stworzyć funkcjonujące strony wyposażone w niewielkie panele służące do administrowania danymi.